Moi drodzy, powiedzcie mi proszę, jakby ktoś mógł od was sprawdzić, czy również jakieś problemy ze Spectatorem u was występują. Czy to jest coś stricte występującego u mnie. Bo no pomimo restartu sprzętu nie jestem w stanie wejść actually nie tylko do tej konkretnej gry, nie jestem w stanie wejść do żadnego spekta, tak naprawdę. I no, jest to dla mnie dosyć, prawda, powiedzmy sobie szczerze, disturbing. Nie do końca wiem, czy to jest problem, który występuje konkretnie u mnie, czy to jest kwestia po prostu coś tam z nowym patchem, czy to jest jakiś globalny teraz problem występujący z Spectator Modem. Także bardzo będę zobowiązany, jeśli ktoś da mi jakiś sygnał, jak to się prezentuje od waszej strony. Proszę teraz graczy o plik z powtórką. Wtedy mielibyśmy możliwość sobie tę grę obejrzeć z odtworzenia. I tę pierwszą mapę sobie w tym momencie nadrobić, o ile oczywiście... O ile oczywiście w tym przypadku też będzie to działało, jeżeli nie... No to będę musiał was niestety bardzo mocno przeprosić. Będę was bardzo musiał przeprosić, gdyż no, nie będę w stanie wam tej gry
pokazać. Także za sekundkę wracam do Was jeszcze. Może uda mi się otrzymać za sekundkę powtórkę, więc mam nadzieję, że uda mi się, moi drodzy, tę grę Wam pokazać. Dziękuję Wam oczywiście za wszelką tutaj okazaną cierpliwość. To nie tu. To zaraz spróbuję tę powtórkę Wam pokazać. Zobaczymy, czy się mi to powiedzie. Także pobieram plik i być może będę w stanie Wam powtóreczkę sprawdzić. Aczkolwiek najpierw, myślę, spróbujemy sobie zobaczyć tę grę numer 2. Mam nadzieję, że tutaj już nie będzie problemów. Mam nadzieję, że tutaj już nie będzie problemów. Mam nadzieję, że tutaj już nie będzie problemów. Natomiast, no, za chwilkę nam się to okaże. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam tutaj za wszelkie niedogodności. Ok. Także tę powtórkę jestem w stanie otworzyć Wam. Więc jeśli nie byłbym w stanie Wam pokazać tej rozgrywki, jeśli nie byłbym w stanie pokazać Wam tej rozgrywki, to wtedy sobie po prostu obejrzymy pierwszą mapę z odtworzenia. Natomiast i chyba nawet tak postąpimy. Ja sobie gdzieś z boku otworzę draft na mapę numer 2. On już sobie leci. Chyba że wolicie teraz spróbować obejrzeć razem ze mną drugą mapę i do pierwszej wrócimy później. Natomiast chyba tak to rozwiążę, że teraz otworzę pierwszą mapę z powtórki i później po prostu od chłopaków wezmę drugą mapę.
I tak też, moi drodzy, sobie zrobimy, tak też postąpimy. Także teraz odtworzymy sobie powtórkę. Tylko jeszcze poproszę o tę powtórkę. Także za sekundkę wracamy z pierwszą mapą tej serii. Także moi drodzy, rozpoczynamy pierwszą mapę starcia Politechnika Gdańska na Uniwersytet Wrocławski, a w zasadzie to w odwrotnej kolejności, rzecz jasna, bo to Politechnika Gdańska po stronie czerwonej. Gracze nam już wybiegają. Mam nadzieję, że ten sposób, takie rozwiązanie będzie wam, moi drodzy, odpowiadało i będzie odpowiednie. Tak czy siak, już tę grę mogę wam pokazać. Przypominam, to jest pierwsza mapa, natomiast po tej z odtworzenia również obejrzymy sobie mapę numer 2. Z delikatnym opóźnieniem. Musicie mi to wybaczyć, przepraszam was bardzo mocno, natomiast jedziemy, lecimy z tematem. No i moi drodzy, na tej pierwszej mapie tutaj nic wiele jeszcze się strasznego nie dzieje, ja tylko pozwolę sobie napisać na Discordzie, że problemy zażegnane. Problemy zażegnane i obydwie mapki będę mógł wam dzisiaj, moi drodzy, zaprezentować. Tutaj już wczesne wymiany, ale Astma nie dojechał do swojego przeciwnika, do Datsa. No. Plus w ogóle fakt, że zaczął w nieoptymalny
dla siebie sposób, przynajmniej tak by się mogło wydawać optymalnym startem dla Gallio, jest raczej Winds of War, a niekoniecznie Justice Punch. Ale taka decyzja została tutaj przez Astmę podjęta, moi drodzy. No i cóż, delikatne wymiany gdzieś tutaj na dolnej alei, szybciutko złapany ten Braum przez Grombara. Teraz tancik od Astmy jest ten Justice Punch. Oczywiście Aftershock grany, to jest bardzo mocno ten domolesowy tech. Gdzieś właśnie z tym Ghostem na Gallio. No i moi drodzy, o, kolejne dobre wymiany tutaj złapany na tego Ruta. Został Apathy. No i z delikatną przewagą na starcie mimo wszystko drużyna czerwona, ale teraz trzeba uważać, bo ten Xin jest gdzieś na przydolnej alei. Grombar już bez swojego błysku, on się gdzieś wycofuje do tyłu. Zresztą to jest farmiąca Senna, a nie ta Fasting. Widzimy, Nautilus rozpoczął nam rozgrywkę z przedmiotem dla wspierających, ale teraz uwaga, Nidali gdzieś tutaj jest z jakimś wyjściem, już uzdrowienie jest spalone, flash jeszcze do przodu od leśnika, no i pierwsza krew przelana na konto tej Senny, drugie zabójstwo trafia również w jej ręce, no i osamotniony gdzieś ten Ezreal, on jeszcze mocno spowolniony, gdzieś w pogoni, Nautilus z tym hukiem, Anion, ani również Piotra ze swoją dzidą nie trafia przeciwnika. No i... A po drugiej stronie tutaj gdzieś nam idzie Astma, całkiem sprytnie chciał tego uniknąć. Zerwał tę smycz. Zresztą tak technicznie na wszystkie te łańcuchy typu właśnie smycz od Karmy, smycz od Leblanki drobne zmiany nam się wydarzyły. Taunt trafiony, ale Astma musi tutaj defensywnie błyskać, moi drodzy. Ale jeszcze do przodu Mantra zagrana z flashem. No i Dats jest w stanie zgarnąć pierwsze zabójstwo dla swojej drużyny właśnie na swoje konto. No i on też z przewagą, jeśli chodzi o zgarnięte miniony, co nie powinno nas, moi drodzy, dziwić. Klejkon, nie wiem z czego się śmiejesz, natomiast też tak gwoli ścisłości oglądamy cały czas pierwszą mapę. Rozpoczynamy oglądać pierwszą mapę, gdyż no z problemami byłem i nie mogłem wejść na spekta jej właśnie. A teraz stąd trafiony, no i Piotras jest w stanie ze swoim midlanerem zabezpieczyć tę eliminację. A te huki od Grombara raz po raz trafiają, on świetnie zawsze gdzieś tutaj przejmuje sobie ten ostatni krzaczek. Oho, Ghost odpalony, Ragnarok jeszcze niedostępny, ale kolejne topory raz po raz trafiają w Energiego, na w tego Gnara, jeszcze błysk został zagrany. Brakło tam odrobinkę obrażeń, mam wrażenie, jakby tam był skancelowany chyba autoataczek. Tak czy siak, moi drodzy, tutaj trzeba uważać, Piotras podchodzi, ale drużyna niebieska będzie sobie zdawała doskonale z tego sprawę. Niemniej jednak, czy będą w stanie uratować swojego wspierającego? Chyba tak. Był w stanie ten Braum się przyciągnąć, jeszcze sporo obrażeń, tylko ten Ignite od Apathy'ego, ale on bez many. No ale też myślę, że gdzieś skakać do przodu raczej nie był on skory. Ale Grombar musi cały czas gdzieś tutaj ostrożnie grać, bardzo łatwo go będzie wyeliminować. Także to tutaj delikatna chwila oddechu dla botlane'u drużyny z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast generalnie duża przewaga zdaje się dla Lwów Politechniki Gdańskiej. Nie trafia teraz ta dzida, ale wydaje mi się, że Piotra z GG-lerem chyba powinni bez problemu móc to zabezpieczyć dla siebie. Pytanie, czy również po drugie zabójstwo będą mogli sięgnąć. Już nie ma tego blinka, ale dzida nie trafia celu. No i Ezreal będzie mógł przeżyć jeden dzień dłużej, czego nie może powiedzieć jego wspierający. Teraz Justice Punch do przodu. Wskakuje ten taunt i jeszcze Winds of War. Natomiast Karma może w dowolnym momencie też odgryźć się sporą dawką swoich obrażeń, jak zresztą mogliśmy zobaczyć na naszych ekranach.
No i cóż, moi drodzy, delikatna przewaga, 1000 sztuk złota na korzyść drużyny Lwów Politechniki Gdańskiej. Energy jeszcze nie upadł, a do tego ma tutaj całkiem sporą przewagę, jeśli chodzi o miniony. Bez Ghosta póki co jest ten Olaf. No a też nie dziwne, że tutaj Nidali jakoś często nie zagląda. Ciężko jej dopaść jakoś tego Gnara. Jeśli jej toplaner nie ma dostępnych tych ważnych dla siebie jednak cooldownów w postaci tego Ghosta. On wydaje mi się niezwykle kluczowy. Lil Arkul trochę się pokusił. Wydaje mi się, że on mógł tego Ghosta zachować, poczekać na szósty poziom i z Ragnarokiem chyba nie powinno być problemu Energiego wykluczyć, jeśli ten nie miałby formy. Teraz z błyskiem do przodu Grombar jest w stanie na całkiem długi czas unieruchomić przeciwnego strzelca. Natomiast nie wystarczyło tutaj obrażeń nawet pomimo tego Ignite'a. Uwaga, setauntowany Dac. Wskakuje ta Dzida. Brakuje tam autoataczka i pół. Nie był to autoataczek, natomiast Nidali ze skokiem do przodu udało się wykluczyć przeciwnego środkowego. To już drugi raz, jak Dac musi oglądać w tej rozgrywce szary ekran i prawie 2000 sztuk złota różnicy. To jest dużo. Zresztą jak sobie popatrzymy na poszczególne alejki, ta Nidali przede wszystkim nam wychodzi jakoś do przodu. Olaf trzyma się praktycznie równo. No, na środku... Galio, zaskakująco, również bardzo podobna ilość sztuk złota jak u tej Karmy. Natomiast Senna, tysiaczek do przodu i to jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica, która tutaj no, jak najbardziej pozytywnie nastraja na przyszłość. Ta Senna będzie niezwykle groźna, gdzieś z drugiego ekranu może razić swoich przeciwników. Teraz G-Giller, delikatna obława na niego, ten Ignite również został zarzucony, musiał obydwa swoje samonery tutaj spalić. A moi drodzy, w ogóle gdzieś tam troszkę poza ekranem, pierwsze Void Grabsy, oho, uwaga, ale o tym może za chwilę, Dac tutaj, obława na niego, nie miał szans tutaj przeżyć i czwarte zabójstwo trafia do Piotrasa, on już ze skompletowanym Lichbainem. Ta Nidali jest naprawdę niesamowicie rozpędzona, dzieje się to co mówiłem, Ghost odpalony, Energy jest bez formy, pojawia się gdzieś Ragnarok, jeszcze odskakuje, ten Gnar. Wave w bardzo nieprzyjemnym miejscu dla niego, on bez dostępnej teleportacji i po drugiej stronie jeszcze jego drużyna wcale tego smoka nie podejmuje. On wzięty przez Politechnikę Gdańską. Na środku Galio pobiera jeszcze dla siebie solowe te opancerzenia. To jest naprawdę duża przewaga, tu nam się kreuje dla drużyny czerwonej. Jeszcze gdzieś tutaj ta Nidali przy dolnej alei grozi może jakimś zanurkowaniem. Nie, to się nie wydarzy. Trzeba będzie za niedługo podjąć drugi zestaw Void Grabsów. Oho, uwaga, Astma. Napina się ten Galio, wskakuje ten Taunt. Całkiem długi, trafiona ta Dzida. No i będą w pogoni za tą Karmą. Błysk od Daca. Prawdopodobnie uratuje mu to życie, chociaż popatrzmy, jeszcze Fearless gdzieś się tutaj zamierza, zagrany Hero Entrance, odpalony Crimson Guard od tego Xena. Nic tutaj więcej się nie wydarzy, po prostu zostaną spalone te ultimate'y. Natomiast w tym momencie Piotras już gdzieś się kieruje w stronę tego Kraba Górnego, raczej Void Grabsów póki co nie podejmie. Może gdzieś z rotacją od Grombara, jeśli ten Nautilus postanowiłby się tutaj pokazać, wesprzeć swoją drużynę na tych Void Grabsach właśnie, to może będzie można faktycznie czegoś tutaj poszukać. Natomiast obecnie mamy okazję oglądać, jak Gnar stara się gdzieś trzymać tego Wikinga na dystans. No i teraz Void Grabsy, ale Brauma tutaj jeszcze nie ma, Nautilus tutaj będzie już za momencik. Pojawia się sporo obrażeń od tej Nidali. Nie ma Mega Gnara dostępnego, wydaje mi się, że jako drużyna niebieska nie możesz tego podjąć. Wziąłeś. Oho, uwaga, Grombar z tym Hexflashem jest w stanie wejść w przeciwnego środkowego. Ta Karma już wykluczona, chyba ten los musi również za chwilkę ponieść. Lęp. Dokładnie tak się dzieje. Lęp na tym Braumie ponownie musi gryźć glebę w
ponownie, gdzie się pogrzebany przez lwy Politechniki Gdańskiej. No i coraz większa przewaga nam się kreuje. To już za niedługo będzie 4000 sztuk złota. Tani dali 5-1-3. Ona jak najbardziej tutaj wyszła. No i problemy. Problemy Uniwersytetu Warszawskiego. Chociaż ta gra jeszcze daleko do końca. Uwaga, zaraz jest forma mega. Ten Ragnarok odpalony już po tym ultimate'cie od Gnara. Natomiast tutaj się nic więcej nie wydarzy. Czegoś tutaj Karma szuka. Chociaż tutaj jest szansa może znaleźć Piotrasa. Chociaż kto tu kogo będzie szukał. Hero Entrance nie jest dostępny. No, uwaga, Lilarko, jest sporo obrażeń. Jeszcze dograny ultimate ocenny. Jest w stanie zabezpieczyć życie swojego toplanera, a midlaner razem z leśnikiem byli w stanie wykluczyć przeciwników, ale po drugiej stronie mapy dueta Patty Lamp mógł wykluczyć przeciwnego wspierającego. Grombar tutaj już zginął. Unieruchomiona ta senna pod wieżą, to chyba jest tylko kwestia czasu, kto tu przejmie agro. No, robi Toxin bardzo rozważnie i shutdown na konto Apatiego prosto do jego portfela. On na pewno usatysfakcjonowany takim rozwojem wydarzeń. No i to jest 2-0. Ten Ezreal, może on, to może być ta postać, która jakoś jeszcze będzie ratować ten draft. Natomiast musimy pamiętać o tym. Tu jest 1-5 karma. Tragiczny start w tę rozgrywkę od Datsa. I widzimy, lwy Politechniki Gdańskiej doskonale wiedzą, co chcą robić, wiedzą, co chcą grać, wiedzą, jak oni chcą wykorzystywać te Nidali. No i ten draft wyegzekwowany naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bo to Grombard schodzący gdzieś do tego Galio, bo to cały czas pojawiający się tutaj Piotras. Tylko jeśli Astma znajduje tego taunta, Piotras jest tuż za rogiem, dorzucana ta dzida. Tutaj na niskim pułapie punktów zdrowia ten Braum, on może tutaj paść, musi defensywnie błyskać. No Piotras naprawdę bardzo, bardzo groźny. Zresztą zakupił Darksila gdzieś chcąc dalej poszerzać swoją przewagę. Na górze bardzo bliskie wymiany, tutaj w okolicy bota również duża presja na Uniwersytecie Warszawskim. Złapana ta karma, Dats ponownie złapany, jest tutaj Braum, żeby uratować swojego środkowego. Natomiast Hero's Entrance również tutaj spalone, wyskakuje gdzieś ofensywnie Fearless, dołącza do tego Apathy. To rozpędzony Ezreal, sporo obrażeń tutaj się pojawia, natomiast to Braum pierwszym, który tutaj padnie. Wydaje mi się, że to jest dobra walka dla Apathy'ego. Apathy może tutaj poczyścić, chociaż on unieruchomiony. Biega w nich wszystkich Lilarquel na tym Ragnaroku, ale Ghost już się skończył, Ragnarok również. I może Apathy będzie mógł tutaj czegoś jeszcze poszukać. Naprawdę silny jest ten Ezreal, skończony ten Essence River. Sporo obrażeń od niego się tutaj pojawiło. I to jeszcze nie jest, moi drodzy, koniec gry! Wysnajpiony przez Senne został Dats. I po raz szósty on nam tutaj upadnie. Szkoda, to niezbyt dobra rozgrywka od midlanera warszawskiej uczelni. To Dawning Shadow było w stanie doskonale go znaleźć, a on już cofając się nie skancelował tej cofki, nie zdążył w żaden sposób uniknąć tych obrażeń, które za chwilę przyszły na niego. Letalne, jak się okazały, ale to też nie trudno było znaleźć letalnych obrażeń w momencie, w którym na tak niskim pułapie punktów zdrowia była wtedy ta karma gdzieś, pogoń za tym Grombarem. Ale uwaga, Gnar nie ma swojej formy. Pojawił się co prawda ten tutaj smok, natomiast no mimo wszystko nie wiem, czy tutaj drużyna niebieska tego może stać. Oni gdzieś troszkę zamykani od flanki przez tego Galio. Potężny taunt, chociaż to chyba Asma zginie tutaj pierwszy. Jeszcze Gnar z mega Gnarem skakuje, ale to energy tutaj padnie, ale Astma również już tutaj bez życia. I Apathy rozpędza się już z czwartym zabójstwem na swoje konto. Natomiast w tym samym czasie gdzieś na górnej alei Lilarquel pobrał pierwszą wieżę stopa. Niemniej jednak Uniwersytet Warszawski bierze dla siebie bestię neutralną w postaci tego smoka powietrznego.
Stakowanie smoków zostało zatrzymane dosyć wcześnie i wydłużają dla siebie tę rozgrywkę. A Patty naprawdę, naprawdę jest silny. Musimy patrzeć cały czas gdzieś na tego Gnarka. Tfu, na tego Ezreala. On już z drugim przedmiotem skompletowanym na swoim koncie. No a wydaje się, że właśnie gdzieś ten pokujący Ezreal powinien sobie móc radzić całkiem solidnie gdzieś w tę napędzoną jednak Nidalee. Pytanie, czy Grombar tutaj jest ze swoim top lanerem, podejmują dobrą walkę, oni mają Heroes Entrance, ale to Apathy jest pierwszym, który tutaj pobierze zabójstwo na swoje konto. Jeszcze gdzieś pojawia się ten shield ocenny. Cały czas gdzieś tutaj nam się zawodnicy wymieniają póki co 2 na 2, ale Gnar, ale jemu się forma niestety kończy, niemniej jednak wydaje mi się, że mogą jak najbardziej podjąć walkę. Skacze Apathy do przodu, on się nie boi, on czuje, że jest w tym momencie silny i jest w stanie poskromić przeciwnego leśnika. A Energy jeszcze gdzieś w delikatnej pogoni za Lilacquelem, niemniej jednak GG Healer był tam za rogiem. To nim Shadow co prawda już zużyte, ale jak najbardziej tutaj sporo obrażeń mógł dołożyć. Bardzo ciekawa rzecz się tutaj pojawia. Po Botrka sięga na tej scenie GG Healer. Ja nie wiem, czy jestem fanem takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że ona gdzieś chce zabierać przeciwnikom ten movement speed. Bardzo ważna statystyka w nowożytnym League of Legends. Natomiast nie wiem, czy to jest przedmiot taki docelowy na sennie. Raczej dużo częściej widzimy ten wariant pod Lethality lub gdzieś jakiś krytowy. Natomiast to ani jeden, ani drugi realnie nie jest. No ale, no ale to po niego sięga tutaj GG Healer. Będziemy go najwyżej później z tych decyzji jakoś no rozliczać, tak? Z ważnej rzeczy Herald jeszcze nie podjęty przez żadną z drużyn, a za minutę już nam się pojawi Baron Nashor, moi drodzy. Chociaż widzimy teraz w rogu ekranu Fearless gdzieś podejmuje tego Heralda ze wsparciem na wsparcie swojej dolnej aleki. Może liczyć sporo obrażeń od Apathy'ego, od tego Ezreala powinno się tutaj pojawić, natomiast zdaje się, że drużyna czerwona też niekoniecznie chce to oddawać. Pobrany dla drużyny niebieskiej ten Herald Grombar nie był w stanie się przyciągnąć do ściany. No i wrzucony w nią właśnie został przez tego Gnara i Energy pobiera dla siebie tę eliminację. Ta gra jeszcze może nam iść w obie strony, gdzieś znajduje tutaj lęb, naznacza swoimi puzzlami przeciwnego top lanera, ale no ten Herald nam zmierza gdzieś w drugą stronę, rozbity o ściany, no trochę nie wykręcił, to problemy. Natomiast tutaj Astma cały czas oddaca, sporo obrażeń dostaje. Pytanie, nie był w stanie złapać na tego taunta, tej karmy z Ghostem, może będzie w stanie uciec, ale sporo obrażeń od tej Nidalee. Gdzieś między tym wszystkim jest Fearless. On ostatecznie dał radę przeżyć z fleszem do przodu Apathy i on znajduje przeciwnego leśnika. To ostatecznie wymiana 1 za 2. No ona faworyzuje Uniwersytet Warszawski. Gdzieś próbują podjąć tego Barona Nashora. Ja nie, natomiast nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Dostępny Ragnarok dla Lilacquela. No i nie wiem, czy będą w stanie zizolować tego Olafa od tego obiektu neutralnego, żeby nam się tutaj, moi drodzy, nie wydarzył jakiś Illuminar Gaming Nashor. IHG Nashor popularny w polskim środowisku e-sportowym. Natomiast drużyna tutaj niebieska jest pogoniona, patrzę. Nie jest dostępny Heroes Entrance. Czy będą poprzerywane te recole? Nie dzieje się tak. Natomiast jak najbardziej tutaj drużyna niebieska wzięła dobre zagranie na swoje konto. 704 Ezreal Apathy jest naprawdę rozpędzony, Apathy jest naprawdę silny na tej pierwszej mapie. No i nie zdziwiłbym się, jakby ostatecznie on mógł przechylić szale tutaj korzyści i szale tej gry na konto swojej własnej drużyny.
No a w tym czasie gdzieś przy tej środkowej alei mamy delikatne wymiany. Widzimy, jak on dobrze jest w stanie tego wszystkiego unikać. Grom Baron tu po prostu zostanie wysadzony. Apathy ma za dużo obrażeń. Apathy już za niedługo będzie miał czwarty przedmiot. Smok za dosłownie parę sekund na niego. Drużyna niebieska zdaje się być w dużo lepszej pozycji. Sporo tego połku od tej karmy. To już dwa skompletowane przedmioty, mimo tego, że ona 2-8 w tej rozgrywce. No i ciężko się wchodzi. Ciężko się tę drużynę będzie face checkowało, bo to jest połk od karmy, bo to jest połk od Ezreala, bo to jest teoretycznie też połk od Gnara, jeśli on będzie w formie mini. Natomiast ten Mega Gnar też tym kamulcem może w ciebie rzucić i troszkę cię społkować. Ciężko się będzie wchodziło na rzekę Lwom Politechniki Gdańskiej, jeśli to właśnie Uniwersytet Warszawski da radę zawczasu zająć dla siebie dobre pozycje. Moi drodzy, stan w złocie, no, jak na 23 minutę, nie jest aż tak bardzo daleki od siebie. To tylko niecałe 3000 sztuk złota różnicy, ale olbrzymia przewaga, bo prawie 2000 ulokowana gdzieś w tym Ezreala i to cała kompozycja do tego Ezreala grać najprawdopodobniej tutaj będzie. Natomiast tier 2 za chwilkę może być gdzieś tutaj otwierana, chociaż to pingi widzimy w kierunku Barona na Shora. Tu sporo obrażeń się pojawia w Daca. Pojawia się to Dawning Shadow. Ostatecznie karma wykluczona i nie wiem, czy drużyna niebieska jest tutaj w pozycji do jakiejkolwiek walki. Nie ma mega formy na Gnarze. Gdzieś tutaj można jednak próbować jakoś to spowalnić, połkować przez tego Ezreala, czy przez tego Gnara w formie mini. Natomiast widzimy, drużyna niebieska chyba po prostu pójdzie po wieżę tieru pierwszego na środkowej alei, chociaż oni tylko przepchali tę falę. Ultimate Brama nie trafia, ten Gnar zaraz będzie, no właśnie, Ezreal wykluczony, nie Gnar. No i sypie nam się Uniwersytet Warszawski, moi drodzy. Tak długo walczyli, tak długo byli równo, tak długo Apathy bez żadnej śmierci, natomiast ostatecznie został on poskromiony przez drużynę przeciwną. No i sala tej gry przechyla nam się coraz mocniej na konto drużyny tutaj czerwonej. No i cóż, to Politechnika Gdańska jest w stanie wyjść z tego zwycięsko. No i zdawać by się mogło, że to troszkę zmieni nam dynamika już do końca tej rozgrywki, bo moi drodzy, to nagle duża przewaga dla Politechniki Gdańskiej. To nagle Lwy, które nabrały sporo wiatru w żagle i ciężko się teraz będzie tej kompozycji niebieskiej w to grało. Coraz więcej przedmiotów ma Gigile, już dołożony gdzieś to Ginso. Także dostajemy taką on-hitową Sennę. Gdzieś od flanki pojawia się ta Nidalee, ale ona widziana. Tutaj cały czas niemniej jednak jakieś zakusy się pojawiają. Za 2 minuty kolejny smok. Także teraz drużyna czerwona będzie próbowała jakieś oblężenia z tym Baronem na Shorem prowadzić. Natomiast fale na bocznych alejkach nieprzygotowane. Na środku ta karma. Z tym Ezrealem są w stanie odepchnąć przeciwników. No, ale właśnie widzimy, Lil Arquel schodzi na boczną alejkę, przepchnie te fale. Potrzeba jakiegoś zagrania. Nikogo nie ma, żeby te fale na topie jakoś przepchnąć. Ona sama oczywiście przepychać się będzie. Natomiast tutaj właśnie wieża w końcu przełamana, ta tier 2 na środkowej alei. Więc teraz drużyna czerwona po prostu skieruje się w stronę tier 2 na bocie i ją z łatwością powinni również przełamać. Się to druga struktura, która na tym naszorze nam tutaj pada. Za minutkę mamy smoka, nikogo nie sięga. To trusz od baraż. No i drużyna czerwona nam tutaj coraz głębiej sięga w terytorium Uniwersytetu Warszawskiego. Grombar tutaj sięgnięty, te puzzle nałożone, on chyba będzie musiał tutaj paść. Nie, jeszcze jest w stanie się wyleczyć dzięki Sennie i dograny Hero's Entrance. No i wchodzi z odpalonym Ragnaroku gdzieś ten Olaf. Póki co bez Xena będzie musiała sobie radzić drużyna niebieska.
na apatii. Próbuje strzelać, próbuje razić przeciwników. Niemniej jednak, no oni po prostu wchodzą gdzieś do bazy przeciwników. Na apatii sięgnięty tą bombą głębinową. To pozwoli wziąć wieżę inhibitorową na górnej alei. Nie trafione to Taman, trafi Olafa. Natomiast gdzieś jeszcze do przodu skacze apatii. Niemniej jednak to nie wystarczy zbyt dobrze sytuowani i zbyt dużo też zasobów ma drużyna Lwów Politechniki Gdańskiej, żeby jakoś ten Ezreal mógł przeciwko temu zadziałać. No i moi drodzy, 27 minuta nam wybija, a ponad 10 tysięcy sztuk złota już mamy różnicy. No i cóż, gra wydawała się być w takim stanie na początku duża przewaga dla Lwów Politechniki Gdańskiej, ale potem zdawać by się mogło, no jakoś to się zaczęło odwracać. Apatii raz po raz był w stanie znajdywać eliminację. No ale teraz to niefrasobliwe zagranie gdzieś na tym baronie na szorze, no i duża przewaga ostatecznie nam się kreuje dla Lwów Politechniki Gdańskiej. No i cóż, GG Ler, Energiego, sporo obrażeń po obu stronach tu się pojawia, natomiast GG Ler jest w stanie tutaj po prostu tego Gnara skajtować i już Grombar tutaj przybywa. Flash pojawia się od wspierającego drużyny niebieskiej, natomiast nie będzie w stanie nic tutaj na to poradzić. Ostatecznie Fearless będzie w stanie znaleźć przeciwnego strzelca. Grombar nie trafia ten Mystic Shot, ale Grombar nie przeflaszuje przez tę ściankę. Ona nieco dla niego niestety za gruba. No i cóż, tutaj razem ze swoim strzelcem będzie musiał upaść za minutę. Niecałe dwie mamy kolejnego barona na szora, a po raz dziesiąty Dac nam tutaj upadnie. To niezbyt dobra gra w wykonaniu tego środkowego. No i cóż, teraz drużynie niebieskiej bardzo ciężko będzie wrócić do tej gry. Oni naprawdę mieli szansę, ale wydaje mi się, że kontestowanie tego barona na szora po tym, jak został wyłapany Dac, było po prostu irracjonalne. I oni tu też zagrali w zły sposób. Wydaje mi się, że dużo sensowniejszym byłoby gdzieś trzymać się na dystans, próbować połkować, właśnie gdzieś szukać tego połku Ezreala. Natomiast Lemp błyska do przodu, prosto w objęcia przeciwników, niczym nie trafia, zostaje szybko wymazany, a razem z nim reszta drużyny. No cóż, wydaje mi się, że gdzieś szukać tego połku, trzymać się na dystans, to byłoby lepsze rozwiązanie. Może kupować czas. Chociaż kto wie, może jeśli to Glacial Fissure od Brauma znalazłoby jakiś cel. Natomiast to wszystko gdzieś między przeciwnikami zostało trafione. Znowu ta karma wykluczona. To po raz jedenasty Dac tutaj pada. Kiedy taka sytuacja dzieje się na soloku, piszesz razy 9, żeby reportować midlanera. Tutaj gdzieś Gnar dołącza, stakuje formę, a Lil Arquel z dostępnym Ragnarokiem, także chyba tutaj zabójstwo się nie powinno pojawić. Właśnie tak, odpalony Ragnarok gdzieś chodzi między swoich przeciwników. Ostatecznie Apathy jest w stanie tutaj przetrwać, odskakuje gdzieś, ale trzeba uważać, bo te dzidy od Piotrasa, one jak najbardziej letalne być mogą. Odskakuje, końcówka punktów zdrowia. Patrzę, za ile Dawning Shadow, jeszcze mnóstwo czasu do tego cooldownu zostało. Natomiast drużyna niebieska pogoniona! No i pomimo tego, że udało się tego Olafa wyeliminować, no to drużyna czerwona po prostu weźmie tego barona na szora, chociaż czy na pewno Trushot Barrage nie znajduje przeciwników. Natomiast ten baron na szor chyba skutecznie zostanie tutaj przerwany, ale nie ma tutaj Gnara. Nie ma tutaj również Apatiego na tym Ezreal'u. Oni jak najbardziej kluczowi. Cztery przedmioty, już Serilda się tutaj pojawiła. Sporo obrażeń od tej Nidalee gdzieś tutaj w pogoni za przeciwnikami. Od flanki wchodzi Astma! Taunt w przeciwników, już wyeliminowana karma po raz 12 na tej pierwszej mapie. No i razem z nią cała drużyna się tutaj najprawdopodobniej posypie. Chociaż może Energy jeszcze coś znajdzie. Dobry dwuosobowy Mega Gnar, natomiast braknie obrażeń. Astma z GG Lerem będą w stanie go wyeliminować, a gdzieś poza ekranem również Apathy był w stanie być
być, moi drodzy, wyeliminowany przez resztę przeciwników. No i cóż, 30 minuta pierwsza i 30 sekund, a my zbliżamy się do końca tej rozgrywki. To jest ten moment, kiedy Nexus Uniwersytetu Warszawskiego nam tutaj upadnie. Jeszcze Lilarquel z odpalonym tutaj Ghostem razem ze swoimi sojusznikami będzie ten Nexus niszczyć. Niecałe 32 minuty, ale ostatecznie gra dobrze rozegrana, gra domknięta przez Lwy Politechniki Gdańskiej i dobrze, bardzo dobrze zagrali wokół tej Nidali. Doskonale wiedzieli, jak chcą zagrać. To te taunty od Astmy, niezwykle celne, dobra komunikacja. Wtedy, kiedy Astma wychodzi jakoś ofensywnie, Piotras zawsze jest na miejscu, on zawsze jest w pogotowiu, zawsze gotowy wesprzeć swojego środkowego. No i moi drodzy, ostatecznie na konto drużyny Politechniki Gdańskiej, tak jak mówiłem, wielka zasługa Astmy, bo on raz po raz wystawiał zagrania dla Piotrasa, raz po raz wystawiał naprawdę czyste dziny właśnie tej Nidali. I udało się te Nidali rozpędzić. Ta Nidali miała naprawdę impact w tej rozgrywce. Natomiast nie może umknąć naszej uwadze to, jak Apathy dobrze pokazał się na tym Ezreal'u. Ja naprawdę wierzyłem w to, że Apathy będzie w stanie jakoś tę rozgrywkę dla Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze nam uratować. Natomiast to się nie wydarzyło. Ostatecznie, no, ta walka baronowa przekreśliła szansę dla Uniwersytetu Warszawskiego. Dac odlicza stację w tej gierce. Totalnie. 69 Winko 69, dziękuję bardzo za rajdziwo. Bardzo, bardzo mi milusio za ten rajdzik. Jest potężnym mitem. Ale powiem ci, Remigiusze, widziałem tę sytuację, gdzieś karma mimo bycia do tyłu, gdzieś z tej mantry była w stanie włożyć przeciwników sporo obrażeń. Gdzieś ten Ezreal pokujący przeciwników, no ale cały czas czegoś mimo wszystko brakowało. Niemniej jednak wydaje mi się, że Uniwersytet Warszawski również gdzieś uwierzył w to, że tę rozgrywkę można jednak wygrać, ale wydaje mi się, że to bardzo niefrasobliwe się wydarzyło podejście pod barona Nashora. A szkoda. A naprawdę wielka szkoda, bo tę rozgrywkę można było gdzieś wygrać. Ja nie mam spekta na drugą rozgrywkę, także będziemy musieli poczekać, aż ona się zakończy i dostanę z niej powtórkę. Natomiast już jak najbardziej możemy sobie o paru rzeczach powiedzieć. Pierwsza sprawa, Politechnika Gdańska wygrywa pierwszą mapę. W dobrym stylu. Naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Sprawdzę. Aha. Ja tu totalnie nie dostałem drafciku. Szkoda. Wielka. Boli mnie to. Natomiast Uniwersytet Warszawski pozostał po tej samej stronie Summoner's Rift. Także już sobie to za sekundkę odzwierciedlimy w wyniku, że tutaj nam drużyna Politechniki Gdańskiej, Lwów Politechniki Gdańskiej w tej pierwszej mapie zwyciężyła 1-0. No i my, moi drodzy, czekamy na mapę numer 2, jak tylko otrzymam plik z powtórką, to już od razu wam pokażę tę drugą mapę. Myślałem, że jak sobie otworzę ten draft tutaj wysłany przez graczy, to będę mógł tutaj wam za chwilkę o nim opowiedzieć. Natomiast z tego, co widzę, po jednej stronie Gragas, po drugiej Niko. No ale, no właśnie, gra nie jest otwarta dla spektatorów, także musimy uzbroić się w odrobinę
cierpliwości. Natomiast z ważnych rzeczy z tej pierwszej mapy, wydaje mi się, że apatii naprawdę bardzo dobrze w tej grze wypadł. To też widać było dobry Ezreal. On nie bał się gdzieś Arcane Shiftować do przodu, nie bał się flashować do przodu, gdzieś grał na tych limitach. Bardzo dobrze się tego Ezreala po prostu oglądało. Natomiast Dac cały czas abuzowany przez ten duet Galio Nidalee. No, ta Nidalee w momencie, w którym już była silna, po prostu totalnie one-shotowała tę karmę. No i był olbrzymi problem. Nie dało się grać. Nie dało się tej karmie grać już później, po tym tragicznym starcie, moi drodzy. Także cóż, nie pozostaje nam na razie nic innego, jak oczekiwać. Ja za sekundkę do was wrócę, uzupełnię sobie tylko płynę i będziemy sobie nieco analizować obecną sytuację ligową w oczekiwaniu na drugą rozgrywkę tej serii. Także odrobinka cierpliwości od was jest dla mnie potrzebna. Bardzo mi miło, że tu jeszcze ze mną parę osób zostało, że nie zraziliście się. No, ja oczywiście was przepraszam za te dzisiejsze problemy. Natomiast cel, jakim było pokazanie wam tej rozgrywki, zostanie jak najbardziej wykonany. I to wam już mogę tutaj przyobiecać. Także za minutkę wracam i będziemy sobie rozmawiać to nieco o aktualnym stanie ligi w oczekiwaniu na tę drugą mapę.
Moi drodzy, powracam do was. Przepraszam was bardzo. Powracam do was jeszcze w oczekiwaniu na powtórkę z obecnie trwającej gry. Tam już 36 minuta, także raczej wyrównana rozgrywka. A ja chciałbym nieco odnieść się do tego, co Remigiuszae napisał na temat Ezreala. No i chciałbym, żebyśmy wszyscy wspólnie sobie zobaczyli, jak ten Ezreal sobie generalnie radził, bo wydaje mi się, że to jest taki, mam wrażenie, wybór, do którego dużo drużyn się ucieka. Z jakiegoś powodu jest to dla wielu drużyn trochę wybór komfortowy, bo ten Ezreal się bardzo często pojawia. Natomiast chcę też wam pokazać, jak on tutaj był parowany. Czy wychodził, czy nie, w jakich zestawieniach na dolnej alei udało mu się wychodzić dobrze. Gdzieś jego pierwszy występ tego strzelca z Braumem w przegranej mapie Uniwersytetu Gdańskiego na Politechnikę Poznańską. Natomiast on tutaj razem z Korkim, razem z Olafem w jednej kompozycji, tam obrażeń zdecydowanie nie brakowało. Tam Ezreal, sparowany, by the way, z Braumem na dolnej alei, była w stanie, cały Uniwersytet Gdański był w stanie mocno dociskać Politechnikę Poznańską. Politechnika Poznańska w sensacyjnych okolicznościach była w stanie wyrwać im tę mapę, ale realnie Ezreal tę grę, również na dolnej alei, mógłby sobie spokojnie zapisać na poczet zwycięstw. Następny Ezreal, gdzieś sparowany z Karmą, tworząc tę połkalejkę przez Uniwersytet Warszawski przeciwko SWPS-owi. To bardzo jednostronna była gra. Dodatkowo ten Ezreal gdzieś z tym Azirem sparowany. Znaczy nie tyle sparowany, co w jednej kompozycji. Tam obrażeń również raczej ciężko byłoby, żeby brakowało. Kolejny występ to Uniwersytet Śląski, przegrywający z Politechniką Wrocławską. Tam La Pampa absolutnie gnębi Panteona. Ten Ezreal, zresztą w takim częstszym, mam wrażenie, jakiś czas temu zestawieniu, czyli właśnie dobieramy do niego Rakana, dobieramy do niego Barda i wysyłamy swojego wspierającego gdzieś w mapę. Natomiast my sami sobie na tym Ezreal'ku po prostu farmimy minionki bez większego problemu. A druga mapka się skończyła, więc sprawdzam, czy dosłano mi ją. I proszę replay. I być może za sekundkę sobie będziemy mogli już obejrzeć drugą rozgrywkę, moi drodzy. Także już tylko wybłagam, żebyśmy dostali tę powtórkę. I zaraz do was wracam. Już w grze najprawdopodobniej.
Już start, już startujemy z drugą mapą. Dobry panie. Już jesteśmy w stanie wystartować. No i cóż, moi drodzy. Co prawda draftu nie mieliśmy okazji tutaj oglądać, natomiast pojawia nam się ten gdzieś wyczekiwany Lali Arquela, ale o tym może za chwilkę, bo tutaj wyłapany został Lemp. No i z pierwszym zabójstwem już G-Giller. Ta Senna ostatecznie wygrała w tej pierwszej rozgrywce, ponownie w tym wariancie farmiącym. No i dodatkowy mieczyk gdzieś na start i poteczka. To przyjemny zastrzyk dla tej Senny. Z ważnych rzeczy dostajemy troszkę inne twarze od tych drużyn. Przede wszystkim Energy nie na Gnarze, tylko na Gwen. Gdzieś chcący swojego przeciwnika najpewniej jakoś dociskać. Szukać też jakichś przewag dla siebie. Pojawia nam się Aurelion, ale co najważniejsze, nie ma ani Karmy, ani nie ma Xin Zhao. No i cóż, na początku tradycyjnie Niko bardzo często przybiera formę swojego strzelca. Oni z najprzyjemniejszą animacją autoataku, ale o tym za chwilkę, do tego może wrócimy. Grombar znowu łapie tutaj przeciwników, tym razem to Apathy był tutaj łapany, natomiast byli w stanie razem z tym Milio oddać trochę obrażeń w kierunku przeciwnego wspierającego. Grombar czegoś tam szuka z drugim poziomem. Szybciej będzie drużyna niebieska na tej dolnej alei. A zobaczmy na pozycję Gragasa. Ja tego w żaden sposób nie podniosłem. On gdzieś tutaj może się w dowolnej chwili zza winkla wyłonić w tego Luciana. On w niebezpiecznym miejscu dla siebie. Tutaj jest szansa na jakieś zanurkowanie. Dokładnie będzie wiadomo, kiedy Nocturne się tutaj będzie mógł pojawić. Dobry invade! Został tutaj uskuteczniony. Cała, moi drodzy, zachodnia ćwiartka pobrana przez tego Gragasa. No a Fearless realnie nie jest w stanie na to w żaden sposób odpowiedzieć. No i cóż, Astma dobrze sobie radzi, gdzieś sobie stakuje w Teniko. No zobaczmy, Teps na górę alej, Energy gdzieś z tym snip snip. Oddaje trochę Lilarkolowi obrażeń, natomiast to wydaje się, że z delikatną przewagą tam, przynajmniej na razie gdzieś ten Aatrox, te miniony pod wieżą tu się będą niechybnie gubić. Tej Gwen, natomiast no, po odbiciu tej fali z przewagą 4 milionów tutaj wykreowaną dla siebie. Ta przesympatyczna niebieskowłosa postać się ma, natomiast teraz udało się Miraculowi no świetnie tutaj ściągnąć przeciwnika. I Energy z delikatną tutaj jest dosyć zagrożony, musi uważać. Bo Gragas gdzieś zmierza w stronę tej górnej alei. Ten recall będzie jeszcze przerwany beczką. Dokładnie tak się dzieje. Gdzieś naciskana ta Gwen, a Nocturne jeszcze daleko. Poza tym też to dwa obozy w plecy. Jeśli o Nocturna chodzi, uwaga, G-Giller czegoś szuka razem ze swoim wspierającym. Grombar jest w stanie złapać tego miliona, natomiast Apathy z fleszem do przodu jest w stanie sporo obrażeń oddać. No i ten Ignite ostatecznie dopala Senne. Nie flaszował, no myślał G-Giller, że będzie w stanie tutaj przeżyć, ale tutaj, żeby jeszcze Grombar nie upadł, no dokładnie tak się dzieje. Apathy, dwa zabójstwa na swoje korzyść, na swoją korzyść, na swoje konto. I on tutaj, początek tej rozgrywki, jak najbardziej ten Lucian zaliczy do udanych.
No, a tutaj pytanie, za ile energii wybije tutaj szóstkę, żeby móc tej giełki gdzieś szukać się w przeciwnika. To jest ciekawe, to będzie ciekawy moment w tej rozgrywce, gdzie się top lanerzy na szóstkach, ale wydaje mi się, że Gwen jak najbardziej może pobić się swojego przeciwnika z górnej alei. Troszkę więcej leczenia będzie miała ona. No, a widzimy też sporo obity jest ten. Oho, uwaga! No, Asma jest całkiem tutaj. Chyba został troszkę zaskoczony przez ten szósty poziom wbity. Niko, na Poblosom sporo obrażeń, o czym ten astralny smok mógł się teraz przekonać, czy de facto przekonał się Asma. Oho, Grombar łapie tego Milio, ale Apathy gdzieś próbuje oddawać od flanki. Pojawia się tam ten Gragas, natomiast szybciej szóstka wybita u Lilarquella. Energy dosyć mocno wbity, ale za chwilkę on być może będzie mógł oddawać, chociaż chyba niekoniecznie, bo World Ender cały czas dla tego Aatroxa dostępny, ale teraz mamy też rotację gdzieś od strony Dutsa. Dutsy razem z Fearlessem, ale jest tutaj Piotras, ubezpiecza swoją dolną alejkę i chyba tutaj się nic więcej nie wydarzy. Po prostu przejęcie, wygonienie nieco przeciwników, próba zamrożenia tej fali. No i cóż, smok nam stoi. Voidgrapsy nam stoją. Póki co jednak żadna drużyna nie zdaje się być w pozycji, której można o któryś z tych obiektów jakkolwiek tam zawalczyć. Uważać się musi Energy na tego. On niby ma dostępny swój ultimate, tak? Needlework. Można tej giełki powijać przeciwnika, natomiast wydaje mi się, że lepiej byłoby je zachować na moment, kiedy można będzie walczyć. Ale tutaj uwaga, Piotr gdzieś złapany, jeszcze gdzieś błyska do tyłu. Fearless jest w stanie sfirować swojego przeciwnika. Sporo obrażeń się pojawia od tego Nocturna, natomiast tutaj patrzymy po Blossom jeszcze przez chwilę niedostępny. Astma tutaj skutecznie zostanie z tym wygoniony. Grombar być może czegoś tutaj będzie szukał z Dizzlerem, ale chyba nie będzie o tym mowy. Dokładnie tak, pierwsza bestia neutralna trafi po prostu w ręce Uniwersytetu Warszawskiego i to oni z delikatną przewagą na tej drugiej mapie. Takie troszkę ponad 5000 sztuk złota przewagi kreuje się na ich konto. Większość z niej. A wydaje mi się, że nawet, no, większość z niej. Miałem już mówić, że ponad ta przewaga jest ulokowana w tym Lucianie. Natomiast nie. On takie 300 sztuk golda, sztuk złota przewagi posiada. Ta Niko, sporo obrażeń. Wydaje mi się, że Piotras tu aż normalnie okejkę wysłał. Spirit Blossom, fu, pod Blossom odpalone. Natomiast nie wystarczyło tych obrażeń. Nawet Falling Star, pomimo że nie było dostępne, nie musiało być zagrywane, ani również ta beczka od Gragasa też nie była tutaj potrzebna. Dobre wejście od Piotrasa. Naprawdę. Również na tej mapie pokazuje nam, jak świeże są te nape wybory w jego rękach. No i Needlework dostępny, ale również World Ender. World Ender już odpalony, ale Piotras się tutaj pojawia. Za chwilkę ta beczka najprawdopodobniej się pojawi. Energy nastakowany gdzieś ten Conqueror. Pytanie, czy będzie w stanie tutaj przetrwać? Na koniuszku punktów zdrowia. Natomiast musiał też swoim ultimate'em za to Energy zapłacić. W tym czasie, no, cały czas będziemy zerkać na tego Lucjana. Bo musimy mieć w pamięci, ten Lucian może się przeterminować. Paranoja zagrana, ale świetnie! Liarkel będzie w stanie tego wszystkiego uniknąć. No i Milio obecny gdzieś przy tej górnej alei. Ostatecznie z tej rotacji zupełnie nic nie wychodzi. Paranoja też spalona trochę w nic. Złapany został ten Lucian, ale jeszcze bezpieczny. Dzięki rotacji od swojego środkowego dekaling odpalony, ale troszkę nie trafia swoich celów, a za chwilkę pojawi się tutaj Piotras. Podpalona ta Nikoi, wykluczona. Kolejne zabójstwo trafia w ręce Gigi Lera, a na środku mógł Aurelion Sol przepchnąć falę. Gdzieś ta spadająca gwiazda jest dostępna. Descending Sky, co prawda nie, natomiast ta sma
musi się tutaj też mieć na baczności. Ma dosyć dużo obrażeń, ten Lucjan musi zostać tutaj zrespektowany, ale również Politechnika Gdańska, lwy! Oni swoimi obrażeniami tutaj cały czas grożą, gdzieś między wieżami gra. Jeszcze błysk do tyłu, Milio szybko wykluczony, ale to czteroosobowy pop blossom! Od Natsa będzie w stanie nieco obrócić tę sytuację. Pytanie, czy przetrwa tutaj Apathy? Nie ma o tym mowy, niemniej jednak on z triple killem na swoje konto. To 6-1 Lucjan, ale w ręce Astmy trafia gdzieś ten shutdown. Niemniej jednak sporo golda się tutaj posypało. Troszkę była w stanie drużyna niebieska na tym całym zagraniu zbenefitować, tak patrząc na ogólny rozrachunek, jeśli chodzi tutaj o sztuki złota. Natomiast musimy pamiętać, że też pierwszy zestaw Wojgrapsów został podjęty przed drużynę czerwoną. Pytanie, na ile to się przełoży na jakieś dalsze przewagi dla nich. Gra niezwykle wybuchowa. Pierwsze przedmioty już pojawiają nam się w ekwipunkach. Yumu u Gigi Lera, ale o tym może za chwilę. Sporo obrażeń tutaj. Jak właśnie Aurelion Sol może cały czas nakręcać, nabijać te procentówki ze swojego dmuchania. Sporo obrażeń robi, a on jeszcze bez swojego pierwszego przedmiotu najprawdopodobniej sięgnie po Ryla. I to taki tradycyjny już wybór na tym astralnym smoku. Natomiast pierwsze przedmioty pomalutku w ekwipunkach tam się pojawiają. Kraken Slayer, ale energy, ależ ty sporo obrażeń tutaj dostajesz. Musisz uważać, chłopie. World Tender może zostać w dowolnej chwili odpalony. A Descended Skies jest dostępne dla... Ta ulepszona wersja Ultimate'a Aurelion Sola jest dla niego dostępna. World Ender odpalony i Energy po prostu wyeliminowany pod wieżą. Needlework odpalony również, ale to tylko jeden stack tego Ultimate'a został tutaj zużyty. Tragedia na górnej, ale Lilarquel pokazuje nam tutaj dominację, której niekoniecznie udało mu się pokazać w mapie numer 1. A tutaj, moi drodzy, na tym swoim Atroxie robi naprawdę cuda i złomuje Energiego, to trzeba, moi drodzy, powiedzieć. To jest olbrzymia przewaga. Teraz jak zobaczymy w sztuki złota, już zmierzamy w kierunku 1500 na tej górnej alei. Cztery plejty też, stopa pobrany, ale drużyna czerwona da radę zabezpieczyć dla siebie tego drugiego smoka. Obecnie niezwykle ten Lucjan silny i wokół tej siły trzeba będzie gdzieś grać, bo miejmy to na względzie, ten Lucjan z każdą chwilą gry będzie w stosunku do swojej partnerki Senny coraz bardziej traci. No i trzeba tego Lucjana wykorzystać, póki on jest naprawdę silny w stosunku do zegara i silny w stosunku do przeciwników. Na wyposażeniu u tej Niko również ten Hextech Rocket Belt od jakiegoś czasu. A teraz dołożony dla Aurelion Sola ten Relay. Jest to taki no mini power spike dla tego czempiona. On bardzo będzie spowalniał przeciwników, co ułatwi mu cały, żeby cały czas gdzieś w nich dmuchać, nakręcać właśnie te procentówki. A tutaj szykuje nam się zanurkowanie. Za chwilkę ta wieża na górnej alei upadnie. Jest tutaj Nautilus z rotacją. Również Aurelion Sol. Pojawia się tutaj Piotras na swoim Gragasie. Ale chyba jeszcze tutaj żadnego zanurkowania nie będzie. Może tu bardziej Maciek spróbują znaleźć jakiegoś nierozważnego gracza z drużyny warszawskiej uczelni. No, są tutaj szanse. Może czegoś będzie za chwilkę poszukać jakiś Maciek w kierunku tego milion zachodzony gdzieś od tyłu, ale mamy pod blosem odpalone i Aurelion Sol szybko wykluczony po błysku. A pomimo takiej przewagi, Apathy przegrywa 1v1 na bocie. Rozkręca się ten Atrox już z drugim zabójstwem na swoje konto. To trzecie również dla Lilarquela. Jon potężny z wielką przewagą. To 4-0-1. Ta Hydra Lethality złożona gdzieś dla niego. No i to jest sygnał, żeby sięgnąć po Heralda. Drugi zestaw Wojgrapsów nie został przez nikogo
moi drodzy, podjęty. Ale ja chcę to podnieść. Masz Lucjana, który jest 6-1. Jesteś naprawdę silny. I ty przegrywasz walkę 1 na 1 z Senną. Pomimo tego, że posiadasz jeszcze Ignite'a. Ten Dawning Shadow obrócił tę walkę, bo raz, że trafione obrażenia zostały w tego Lucjana, natomiast jeszcze tarcza dla Senny. Oj, nietrafiony ten drugi Needlework! Nie, jednak Energy chyba będzie w stanie z tego wyjść cało, tak mi się wydaje, dokładnie tak, jeszcze Ghost odpalony, ale tutaj patrzę, po Blossom jeszcze niedostępne, ten cooldown niezwykle ważny, żeby ta Nika mogła tutaj podejmować jakieś walki. Ostatecznie ten drugi Needlework nietrafiony w nikogo mógł tutaj kosztować życie te Gwen. Ostatecznie, na szczęście dla Energy'ego, tak się nie stało. Pierwszy przedmiot też w bazie ostatecznie skompletowany. Ale to już 3000 przewagi, jeśli chodzi o sztuki złota na konto Lwów Politechniki Gdańskiej. To duża przewaga. Coraz ciężej będzie się grało drużynie czerwonej gdzieś się z tym Lucjanem. A po drugiej stronie Senna, popatrzcie, już opportunity złożone. Dwa przedmioty pod letality. Sporo obrażeń w rękach tej Senny będzie. No a też ma kto grać wokół niej, ma kto ją bronić. Ten Aatrox też rozkręcony, on też olbrzymie obrażenia będzie zadawał, jest gdzieś w drodze do drugiego przedmiotu, ale teraz, może teraz, Apathy, sporo obrażeń, Decaling odpalone, jeszcze nie, one już dostępne, przerwane. I ostatecznie będzie w stanie wyeliminować przeciwnego wspierającego, już miałem mówić, strzelca! G-Dealer na skrawku punktów zdrowia przeżywa! A to Lucjan, po raz kolejny! Zostaje poskromiony już po raz trzeci gdzieś wokół tej tierrójki, kręcą nam się gracze. A w tym samym czasie na dole radośnie Energy jest w stanie przejąć dla siebie kolejną falę. Ale musi uważać, bo tam na niego czeka Piotruś. Sporo obrażeń od tego Gragasa, gdzieś ta beczka jest dostępna. On zaraz, ta Gwen zostanie wyeliminowana. Jeszcze nie, jeszcze jest w stanie przeżyć. Shieldzik od Milio okazuje się być za małą ilością tutaj przeżywalności i ostatecznie sam wspierający również ze swoim top lanerem będzie musiał tutaj upaść z błyskiem do przodu. Lil Arkwell 7-0-1 Aatrox. Grombar musi uważać, pop, losom trzyosobowe, jest zrzucona paranoja, wyeliminowana ta Senna. Czy Aurelion Sol zostanie wyeliminowany? Nie, on przeżywa na skrawku punktów zdrowia. Gdzie się Piotras tutaj jeszcze szuka? Nietrafiony ten CC kot. Ależ sporo obrażeń od tego Gragasa, ale okazało się, że to nie jest wystarczające. Razem Dac oraz Apathy byli w stanie wyeliminować Piotrasa, niemniej jednak gdzieś nam z boku ekranu mignęło, jak tier 1 na dolnej alei był w stanie Lil Arkwell wyeliminować gdzieś tę strukturę, położyć, zniszczyć. Sporo obrażeń, Decaling odpalone, ostatecznie to skromi Grombara, już czwarta deska od tego wspierającego, zresztą obaj wspierający po 4 razy mieli przyjemność, czy też nieprzyjemność, zależy dla kogo i zależy jak no to patrzeć. Oglądać szary ekran. Lil Arkwell gdzieś tutaj zaczajony, gdzieś w tym Drake picie. Ale widzimy, jaki respekt muszą czuć wobec niego przeciwnicy, ta Profane Hydra. Sporo obrażeń daje temu Darkinowi. No i on naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo groźny, ale wydaje mi się, tak popatrzmy na cooldown, Pop Blossom już za sekundkę wróci. Być może drużyna czerwona będzie chciała tutaj coś podjąć, ale to chyba jest za późno. Ten smok już jest wzięty, ale Pop Blossom tylko dwie osoby złapane. Ta Niko szybciutko wyeliminowana. Uwaga, gdzieś rozpędza się Energy, a po drugiej stronie ten Aurelion Sol ostatecznie tutaj pada, wyeliminowany przez Apathy'ego. Energy, już ostatni stack Needleworka został zużyty. Ostatni recast, ale Apathy rozkręca się, on będzie w stanie tutaj skajtować tego Aatroxa, dokładnie tak, sypią nam się kolejne eliminacje, ale ostatecznie to lepiej wychodzi z tego drużyna czerwona. Przepraszam, Apathy z Quadra Killem, ale zarówno playstyle, zarówno to jak gra, no i in-game nick już nasuwał nick Gumayushi. Zresztą rozmawialiśmy przed tą grą, porównywaliśmy gdzieś to
nam te nasze rozgrywki Jedu Esports uczelnie do chłopców. Jak widzimy, również świeże Lucjany są w naszej okolicy, moi drodzy. Świeże Lucjany, gorące Lucjany, 14-3-1. I pomimo tego, że przegrał 1v1 z Zizilerem na tej scenie, co cieniem się kłasi będzie na jego, na ocenie jego performance'u, tak? Mówię tutaj o Patim. Natomiast 3 itemy na tym Lucjanie. No, to jest dla niego dobry moment w tej rozgrywce. I Różą Czerwona po tej całej serii zagrań była w stanie... Oj, Ziller, sporo obrażeń, ale teraz na France jest tutaj ten Aatrox. Paranoja odpalona, pop blossom już zagrane, już niedostępne. Gdzieś między przeciwnikami Energy, Descended Skies nie wyeliminuje przeciwników, a Apathy jest w stanie tutaj strzelać. Chociaż Energy również wyeliminowany, to jest jeden za jednego, ale drużyna niebieska z trochę lepszymi paskami zdrowia będą dla siebie szukali tutaj jakiejś pozycji. Gdzieś może będą chcieli przedłużać tę walkę, a co najmniej wezmą tier 1 na midzie. Musi uważać drużyna czerwona. Jest już z Sundered Skyem ten Aatrox. Darkin naprawdę bardzo, bardzo groźny. Apathy musi się wycofać, on z kolejnym zabójstwem dla siebie tutaj zgarniętym. Jeśli chodzi o portfel, no to no, coraz większą przewagę w stosunku do swojej partnerki Senny jest w stanie ten Lucjan się wysforować. To już 3500 sztuk złota. Natomiast po drugiej stronie jest ten Aatrox. Ten Aatrox niesamowicie potężny. Drugi przedmiot już skompletowany. Jest ten Archangel Staff u Aurelion Sola. On z każdą chwilą będzie się stawał silniejszy, tak samo jak Senna z każdym kolejnym staczkiem, z każdą kolejną duszą dla siebie pobraną silniejsza będzie. Pytanie, czy drużyna czerwona tutaj nie może podjąć jakiegoś Barona Nashora, troszkę sceniki? Patrzę na cooldowny teleportacji u Energy'ego. Ona cały czas niedostępna. Ale z tym Lucianem sporo obrażeń teoretycznie w tego Nashora powinieneś mieć. A widzimy gdzieś kątem oka Energy już z rotacją do swojej drużyny, do tego Barona Nashora. Ten Baron Nashor jeszcze nie jest znana. Ta akcja drużyny tutaj warszawskiej ze stołecznej uczelni. No i ten Nashor szybciutko tutaj spada, ale pojawia się Descended Skies, pojawia się paranoja, żeby zgasić światło przeciwnikom. Ostatecznie udaje się tego Barona Nashora zabezpieczyć między wszystkimi przeciwnikami. Gdzieś ta Nikona jako pierwsza tutaj wyeliminowana, Energy gdzieś tymi nożyczkami. Snip, snip, dostępne te igiełki. Może pojawić się ten Needlework gdzieś, drużyna niebieska w dobrej pozycji, ze błyskiem do przodu. Lucjan wykluczony, absolutnie teraz się nie da walczyć tutaj, musisz na tej Gwen Energy umykać, żeby chociaż jednego tego Barona Nashora zachować dla siebie. Musisz bronić bazy, bo co prawda Barona Nashora wziąłeś. Natomiast to drużyna niebieska wychodzi tutaj z wygraną walką i byli w stanie poskromić z kosztem tylko swojego strzelca aż 4 przeciwników, pozbawić ich tych baronowych wzmocnień, pozbawić ich przede wszystkim żyć, pozbawić tego Lucjana Shutdowna. A tu jest 11-3, Aatrox, no Lil Arquel jest tak mocny na tej drugiej mapie, on tak pokazuje tutaj swoją dominację nad Energym. No i również też trzeba odnotować Piotra po raz kolejny, bardzo dobra rozgrywka od niego. No a to jest to, co chciałem nakreślić. To jest to, o czym mówiłem jakiś czas temu. Parę minut dosłownie. Z każdą chwilą Astma i Gigiler będą stawać się silniejszy, bo jeden zbiera Stardust, drugi zbiera duszki. I z każdą chwilą coraz bliżej będą swoich power spike'ów. Trzeci przedmiot już nam majaczy zarówno u jednego, jak i u drugiego. To prawdopodobnie Shadow Flame pojawi się dla Astmy. Zobaczymy, co nam ugotuje Gigiler. Natomiast drużyna czerwona z każdą chwilą coraz mniej tutaj może walczyć. Lil Arquel między wszystkimi przeciwnikami. Ta Niko nawet nie mogła zagrać tego swojego pop blossom. Ona już wyeliminowana. Ostatecznie jest w stanie przeżyć Apathy. Nie można tego jednak powiedzieć o jego wspierającym Olympie. No i muszą umykać. Ostatecznie musieli oddać dwóch sojuszników za tylko Astmę. Gigiler patrzy do nich, Shadow
również w tej walce zużyte gdzieś Apathy. Stara się strzelać, ale muszą uważać, zaraz Fearless może tutaj paść. On mocno spowolniony, on jeszcze podpalony. To już tylko kwestia czasu, aż on tutaj upadnie. Energy, energy, proszę przeżyj. GGLer spowalnia Apathy'ego i rusza za nim tutaj w pogoń. A w tym samym czasie dla siebie drugiego smoka podejmują lewej Politechniki Gdańskiej. Dobrze, że udało się drużynie niebieskiej wziąć te dwa, drużynie czerwonej wziąć te dwa smoki. Natomiast teraz drużyna niebieska dochodzi pod tym względem do głosu. GGLer w tej pogoni troszkę się zatracił i pojawia się... Ojej, ileż to obrażeń! Z takiej obławy, jak jesteś w stanie wziąć jeszcze tego Luciana. Pomimo, że jesteś 1v3, no Apathy totalnie nie docenił obrażeń od tej Senny. On gdzieś dasuje do przodu i zostaje szybciutko wykluczony. To tragedia. Wydaje mi się, że w tym momencie ta rozgrywka już nie będzie powrotu dla drużyny czerwonej. Oni już chyba większość swoich argumentów na zwycięstwo w tej drugiej mapie stracili. Ale jeszcze nie mówmy koniec. Jeszcze Nexusy stoją oba. Jeszcze sporo tej gry być może przed nami. I być może jeszcze Apathy będzie w stanie tę rozgrywkę dla swojej drużyny dowieść. On ponownie zdaje się być najlepszym jej ogniwem. Ponownie jeszcze ją jakoś trzyma w ryzach. Ale na co musimy zwrócić uwagę? Dats i jego Pop Blossom, gdzieś pojawiający się od flanki, gdzieś może z błyskiem, to może nam totalnie odwrócić walkę. I paranoja od Nocturna, może jakieś wyłapanie, może nagle uda się zrobić to taki plus jeden, grać 5v4 po jakiejś eliminacji, no może na bocznej alei właśnie w wyniku dobrego rzucenia tej paranoi i dzięki temu wygrać jakąś walkę, gdzieś przychylić tę rozgrywkę na swoją korzyść. Ale póki co drużyna niebieska coraz mocniej się rozpędza. Ostatecznie dla Astmy widzimy ono w drodze po zonie. Ten Seekers Arcade jest, ale poczekajmy. Teraz sporo obrażeń i shutdown trafia na konto tego Luciana. Lil Arquel poskromiony, on nieco tutaj się pokusił. Został unieruchomiony i w tym łańcuchu kontroli tłumu ostatecznie wykluczony. Nie miał kiedy się z tego Sundered Sky uleczyć. Nie miał kiedy użyć tych swoich obrażeń. Z tego Lethality, z tej Profane Hydry. Odpalona paranoja, czegoś tutaj szukają, szukają zagrania. Ostatecznie złapany gdzieś tutaj Gragas, Piotras, ale on sporo obrażeń ma w przeciwnego leśnika. Ostatecznie z tej krótkiej wymiany gdzieś 1-1. Energy w pogoni za GGLerem, Grombar tutaj pada. No i to jest double kill dla Apathy'ego. Apathy już 19 zabójstwem na tej mapie. On zbliża się do 20 eliminacji. Masz dwucyfrówkę i jeszcze dwójkę z przodu. To naprawdę byłby niesamowity rezultat w nagrodę. Tier 1 na środku również pada łupem drużyny niebieskiej. Tier 2 chyba również nie ma tutaj odpowiedzi, jeszcze daleko jest Lil Arquel, ale musi się uważać gracze drużyny stołecznej, bo on cały czas silny. To, że udało się go wyeliminować, to nie znaczy, że on gdzieś tutaj zaraz czegoś z World Enderem nie poszuka z tymi potężnymi obrażeniami. Jeszcze Sterak dołożony, on już w drodze po ostatni przedmiot, po Guardian Angela. To pokazuje, jak do przodu w stosunku do tej Gwen, która dopiero dawała przedmioty maledwo na swoim koncie, jest ten Aatrox. On już 4,5, kiedy Gwen dopiero na początku swojej drogi przed trzecim przedmiotem. To chyba pokazuje nam, jaka różnica w tej grze na topie występuje. Natomiast Baron Nashor melduje się na Summoner's Rift. Obie drużyny tutaj będą musiały skierować swoje kroki. Że niebieska jeszcze cofka od tej Senny. Też wiemy, że Senna nie jest jednym z najszybszych strzelców, jeśli chodzi o branie tego obiektu neutralnego. Tak czy siak, drużyna niebieska jest naprawdę w dobrej pozycji, żeby gdzieś tutaj jakiegoś naszorowego tańca spróbować. Zaprosić może przeciwników, chodźcie moi drodzy, wejdźcie do nas, my tu was przywitamy. Chimchata bogata, wskakującym w was Darkinem, machającym swoim ostrzem gdzieś na World Enderze odpalonym. Może jakaś byczułka od Gragasa z trunkiem złocistym, może Descended Skies od astralnego, przedwiecznego smoka. No i może skosztujecie jego oddechu, tak? Takie propozycje mogą być wysuwane gdzieś przez drużynę niebieską. Natomiast drużyna właśnie Lwów Politechniki Gdańskiej gdzieś kieruje się w stronę
tego smoka. Oni gdzieś na recallach. Może to jest dobry moment. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry call od drużyny czerwonej, żeby spróbować wziąć tego Barona Shora. Teleportacja dostępna gdzieś od tej Gwen, ale również ona zagrana zarówno przez Lilacquella, jak i przez Asmę. No i drużyna niebieska, drużyna czerwona może zostać tutaj zamknięta. Drużyna lwów może tutaj za chwilę powiedzieć: ten grobowiec będzie waszym grobowcem! Pod blosem odpalone, złapane dwie osoby gdzieś po błysku, ale szybciutko ta Niko wykluczona. Energy gdzieś z Apatim i z Lempem umykają, ale Asma starać się ich będzie zamykać. To jest póki co wymiana 2 na 2, 2 za 2, ale jest ta senna i lepsze. Lepszy pułap punktów zdrowia dla drużyny niebieskiej. Złapany, złapany, złapany Energy, ale on był w stanie zamknąć się w swoim misie i wyeliminować tego Nautilusa. Snip, snip! Jeszcze był w stanie strzelać Empathy. Apathy skacze do przodu, przepraszam was bardzo, jest w stanie Gigi Lera wyeliminować, ale dmucha ten smok, dmucha ten Aurelion Sol. Niemniej jednak to wszystko jest, widzicie moi drodzy, tak bardzo na ostrzu noża. Ta rozgrywka cały czas jest jeszcze żywa. W tej rozgrywce jeszcze obie drużyny mogą wygrać. To już 21 zabójstw na koncie Apathy'ego na tym Lucianie. Naprawdę, naprawdę ona trzyma w napięciu. Jeszcze przynajmniej jakiś czas będziemy tutaj grać do Soula. Brakuje jeszcze dwóch smoków, zarówno jednej, jak i drugiej drużynie. Ten Lucian już na full buildzie. No a cóż, Energy jeszcze się spowalnia. Gdzieś sięga po Oblivion Orba bez trzeciego przedmiotu. Również Taniko właśnie się spowolniła Oblivion Orbem, przez to nie ma tego Rabadona na tę walkę potencjalną. Niemniej jednak do żadnej walki tutaj nie dojdzie. Drużyna czerwona szybciej była w stanie zameldować na tym smoku i wziąć dla siebie, zabezpieczając dla siebie punkt duszowy. Trochę masło maślane, dla siebie cały czas powtarzam, ale moi drodzy, ja też jestem tutaj pełny emocji, musicie mi tutaj wybaczyć, bo ta rozgrywka naprawdę, naprawdę zdaje tutaj rezultat. Oddaje, dostarcza sporo adrenaliny, na pewno graczom dostarczała, mam nadzieję, że wam dostarcza, a mi mogę wam zapewnić, mogę wam tutaj przyobiecać, że dokładnie tak. Jest, no i czekamy gdzieś na te rozstrzygnięcia. Zdaje się, Fearless będzie teraz kierował się w stronę Frozen Hearta, próbując tutaj nieco ograniczyć tą ilość obrażeń fizycznych, jakie serwuje mu Gigi Ler i Lilacquell. Ale to drużyna teraz niebieska gdzieś przejmuje pozycję. Niko złapana, ta prawdziwa, odpalony Pop Blossom, ale to nikogo nie wyeliminuje, to nawet nie zada obrażeń, po prostu ta Niko została wymazana i drużyna niebieska jest w świetnej pozycji, żeby tutaj podejmować jego Barona Shora. Drużyna stołeczna, drużyna Uniwersytetu Warszawskiego troszkę tutaj w rozkroku i to może być ostatnia walka, to może być ten nasz, który nam tę rozgrywkę rozstrzygnie. Drużyna czerwona wydaje mi się, że nauczona poprzednią rozgrywką, po tą pierwszą mapę, kiedy nierozważnie przyszli na tego Barona Nashora, kiedy byli, nie byli w pozycji, żeby o niego walczyć, ale jednak spróbowali zawalczyć, to ich skreśliło na tej pierwszej mapie, to przechyliło korzyść, to przechyliło te szale, przelało czarę goryczy na konto lwów Politechniki Gdańskiej. Nie chcieli popełnić tego błędu. Wydaje mi się, że bardzo rozsądnie. Bez Niko, bez Pop Blossom nie ma tutaj walki na tego rozpędzonego bardzo Lilacquella na tym Aatroxie, na tym Darkinie. Jego, jeśli nie zamkniesz w CC Chainie, to nie wyeliminujesz. On się będzie leczył. On będzie jeszcze z tym Death Dance'em dołożonym, prawda? Ostatecznie to nie sięga po Guardian Angela, tylko po tego Death Dance'a właśnie. Natomiast jeśli nie one-shotujesz go na CC Chainie, to jego po prostu nie będziesz miał jak wyeliminować. Gdzieś na flance czeka Fearless, musimy uważać. Bioparanoja jest dostępna, jest dostępny również Pop Blossom, natomiast nie ma błysku dla tej Niko, oblężenie trwa. Niemniej jednak pada w tym momencie tier 2 na bocie, sporo się dzieje, tier 3 na midzie, to tylko kwestia czasu. Z tym casterem ulepszonym ostatecznie Fearless cofa się do bazy, rezygnuje z tej swojej przyjętej przez siebie pozycji. Choć nie był zaspotowany, decaling odpalone, gdzieś sporo obrażeń w Piotrasa,
Ale Wave dalej się tutaj trzyma inhibitorami, gdzie to jest tylko kwestia czasu. GG Ler, olbrzymia ilość zasięgu dla niego. Gdzieś na flance jest Fearless, 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 ale kiedy on znajdzie dla siebie jakąś pozycję, drużyna tak naprawdę 4v5 cały czas. Ale może. Czekają, wydaje mi się, czekają na błyskotniko. Błyskotniko połączony z tym Pop Blossom może tutaj obrócić nam losy tej gry. Czekamy na to zagranie, jeśli drużyna Uniwersytetu Warszawskiego ma zwyciężyć, to właśnie po jakiejś godlike flance od Datsa, po jego zagraniu z błyskiem i Pop Blossom, ale teraz musi uważać, to on bardzo mocno naciskany. Złapany Milio! Milio! Wyeliminowany od Parana, ale to niewiele da. Gdzieś łapany tutaj GG Ler, ale to za mało obrażeń jest od Datsa i to chyba nam przekreśli tę rozgrywkę. Apathy jeszcze stara się, Apathy jeszcze strzela, ale on jest w stanie wyeliminować tego Ryosola, ale ostatecznie tutaj też spadnie. Lil Arquel będzie w stanie przechylić tę rozgrywkę na konto swojej drużyny i to, co zdawało się być tylko kwestią czasu, to, co jakimś cudem jeszcze gdzieś tam, prawda, na ostatniej niteczce trzymał Lucian, trzymał Apathy. Ostatecznie to wszystko, moi drodzy, przepadło. Nautilus, Grombar był w stanie znaleźć huka Lempa i 2-0 dla Politechniki Gdańskiej. Niemniej jednak, ta druga mapa, moim skromnym zdaniem, naprawdę świetna. Naprawdę oddał, ale musimy tu docenić, jak bardzo Lil Arquel tak naprawdę 1v1 był w stanie zastępować Energy'ego. Energy na koniec tej rozgrywki skompletował nam 3 przedmioty, kiedy przez parę ostatnich minut ten Aatrox biegał ze skompletowanym ekwipunkiem, mając wszystkie przedmioty już skompletowane. I no to jest myśl, z którą tutaj mogę was pod kątem tego meczu zostawić. Natomiast my sobie jeszcze oczywiście zaglądniemy na tabelę grupy B. Już z rozgrywki mogę wyjść. Północ za niedługo wybije, ale mam nadzieję, że ta nocna rozgrywka naprawdę wam się podobała. Mam nadzieję, że oddało. Moim zdaniem taka gra była. Taką, żeśmy dostali mapkę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajną. Liczę, że może coś z tego wytną i wrzucą później na socjale Edu Esports. Tak czy siak, sytuacja grupy B. Politechnika Śląska z 3 punktami spada nam na drugie miejsce, bo Politechnika Gdańska, bo Lwy Politechniki Gdańskiej z tym drugim zwycięstwem, to oni będą wieść tutaj prym. Dalej, z jednym zwycięstwem UW i Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki. UAM w tej kolejce pauzowali. Oni gdzieś tą jedną mapą wytarganą przeciwko Politechnice Śląskiej, chociaż niektórzy mogliby się ze mną kłócić, że to bardziej Politechnika Śląska to wytargała jedną mapę. Chociaż tamtą, którą wygrali, faktycznie wygrywali. Niemniej jednak Sivirka u strzelca UAM-u była naprawdę świeża i jeszcze trzymała długo tę rozgrywkę. Sprawiała wrażenie, że być może przechyli szale zwycięstwa na korzyść właśnie poznańskiej uczelni. Nie, jednak tak się nie stało. A w kolejce trzeciej w tej grupie, moi drodzy, dostajemy Akademię Wymiaru Sprawiedliwości grającą przeciwko Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tam, no, poznańska uczelnia jest, nie oszukujmy się, faworytem tego spotkania. Dalej mamy derby Warszawy, no takiej rozszerzonej, powiedzmy, bo w Skwit jest z Pruszkowa, natomiast tam Uniwersytet Warszawski również do faworytów należał będzie. No i w trzeciej kolejce dostajemy absolutny banger starcie. Politechnika Gdańska kontra Politechnika Śląska. I to jest spotkanie, które na pewno trzeba będzie obserwować. No i cóż, kończymy drugą kolejkę w grupie B. Na co ja was zapraszam. Moi drodzy, już w niedzielę będę mógł wam zaoferować 2 spotkania. Dostaniemy mecz Politechniki Wrocławskiej na Uniwersytet Bielsko-Bialski o godzinie 19. Natomiast o godzinie 21 Akademia Leona Kuźmińskiego na Wojskową Akademię Techniczną. Także
zamkniemy tym samym grupę C, czy zamkniemy? Nie zamkniemy, bo tu jeszcze żadne spotkanie się nie rozegrało. Katowicki AWF z UJ-em zmierzy się bodajże 28 lutego. To jest przyszłą środę. Na to spotkanie też będę miał wielką przyjemność Was zaprosić do siebie. Natomiast w niedzielę od 19 dwa spotkania. Jedno o 19, drugie o 21. Dla Was, ode mnie. Pewnie z jakimś pre-show przed tymi spotkaniami, także myślę, że gdzieś koło 18.45 będziemy już mogli razem się spotkać, razem porozmawiać, razem doświadczyć kolejnych, mam nadzieję, emocjonujących spotkań. A na takie te spotkania wyglądają na papierze. Kolejnych emocjonujących spotkań w Edu Esports Uczelnie. Moi drodzy, północ dobiega końca już za niedługo piąteczek, piątunio. Także życzę Wam dobrego piąteczku, dobrego później weekendowania. Nie zapomnijcie, w niedzielę do mnie proszę zapraszam na ciekawe spotkania. A tymczasem będę się już powolutku z Wami żegnał. Oczywiście zachęcam do zaglądnięcia na socjale. Przede wszystkim Facebook, Twitter, Edu Esports Uczelni, ale oczywiście no, zapraszam również do siebie. Jakiś kontent statystyczny będzie się u mnie pojawiał w związku z naszymi rozgrywkami, także bardzo miło mi będzie, jeśli na mojego Twitterka gdzieś zaglądniecie, zostawicie po sobie jakiś ślad. Oczywiście zapraszam również na swoje inne socjale. Tak czy siak, moi drodzy, życzę Wam dobrej nocy już w zasadzie, tak? Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za cierpliwość, wytrwałość, jaką żeście okazali. Ja Was przepraszam za wszystkie problemy techniczne, będę się już z Wami żegnał. Także trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia. Do usłyszenia.